Cześć, Maneczko, z tej strony Ferguson Kerr. Witam mnie na kanale w kolejnym materiale z gry Far Cry 6, moi drodzy. Szybki update'ik. Zaktualizowałem. Zrobiłem sobie w swoim Supremo, możecie sobie zobaczyć, wymieniłem sobie pole od lewej granaty zamiast Molotowa i ładunki zdalnie sterowane pod drugą, zaraz obok granatów czwartego levelu, i noże zostawiłem i te drugie granaty też zostawiłem, tak? I tyle, tak naprawdę. W zmianach reszta zostaje ta sama. Poluję teraz, moi drodzy, jeżeli będę miał pieniądze, potrzebuję 3 koła na ten karabin SS GP58. Jest do kupienia za 3100. Ja mam 1600, także troszeczkę nam jeszcze brakuje. To tyle. Jeżeli z takich aktualizacyjnych, dzisiaj zabieramy się za zadanie. Jak powiedziałem, wspomniałem w ostatnim odcinku, oczyściłem sobie tutaj, rozwaliłem też tą baterię przeciwlotniczą, już jej nie ma i tutaj jesteśmy też już mocno na niebiesko, także to jest wszystko poprzejmowane, a my ruszamy dzisiaj z zadaniem głównym, którym będzie, zaraz się dowiemy, zapraszam. Hey, Bertan, come here. Go. Fucking Palos is finding a way off Yara is priority number one. He wants to run while we got real problems. I heard our friend Matthias is locked up in Marquesa's Drew Yaren Academy. He's a doctor. Tego dowiedzieliśmy się troszeczkę już w ostatnim, jak ratowaliśmy więźniów. I would know. They tried that brainwashing shit on me. Paolo won't risk saving Matthias until the heat dies down, but you're up for it, right? Jasne, że tak. Matthias is a fucking saint. Don't let Marquesa break him. Same kurde cieniasy tutaj w tej grze. Wszystko muszę ja robić za nich. Dobra, Talia poprosiła mnie o wysłanie go z piorącej mózgu szkoły Marii. Dobra. Aha, to jest tutaj dalej, bo ja myślałem, że tutaj Maria Morquesa Production, cel wojskowy, który sobie zrobię na pewno. My się przeniesiemy tutaj z tego względu, że będzie nam bliżej tam, a ten cel wojskowy zniszczę sobie sam. Bo tak naprawdę tam się nic nie dzieje, tylko pozabijać ich i odzyskać sprawę. My będziemy, tak jak już mówiłem nieraz, tylko mocną fabułę cisnąć, jeżeli chodzi o odcinkowe sprawy. Dobra, mamy granatnik, mamy łuk, mamy pistolet, mamy ten. Dobra. Let's go. Dlaczego to mamy nieoznaczone? No ja sobie to, ja muszę zawsze oznaczyć, bo ja jestem słaby. Dobra, nie rozjedźcie mnie. Co mi się nie podoba, że zmienia się, jeżeli zmienia się lokacja, w której jesteśmy, znika wszystko, włącznie z mapą, i to mi się na przykład nie podoba. Mogę, to powiedziałem. Dobra. Może teraz w końcu, chociaż jedną nam się uda jakoś fajnie zrobić. Bez jakiegoś większego przypału. Ale dobra, ale to... Dalia, I'm at the academy. Looks like the inmates took over. Oh, fuck yes! Should make this easy! No, listen to me. The army is here. There's going to be a fight. Then get in there and get Matthias out before the army storms the place. That's what guerrillas are about and shit! Dobra, powinniśmy to... Aha, o, dobra, to jest nasze, tylko... Dobra, bo nie, znowu nie widzę gościa. Dobra, padł. Tam jeszcze gdzieś jest jeden, dobra, przelećmy tam, no. Paramo. Dobra, tędy może nie. Dobra, pada. Może jakiś z łuku. Jeden zainteresowany. Dobra, zmieniam znowu na pistolka. Oczywiście tędy nie wejdziemy. Jak mnie ta gra troluje, nie? Tędy wejdziemy? Oczywiście, że musi być jakieś inne wejście. My je zaraz znajdziemy. Dobra, stamtąd nie, bo ten budynek jest niżej, więc... Obstawiam, że musimy gdzieś tędy tutaj, może stąd przeskoczyć tam. To by mogło brzmieć jak plan nawet. Dobra, jest drabina, widzę już. Ej, zajedziemy tego do niego, on tam ssapie jak... A tutaj, tędy? Nie, też zabudowane wszystko, dobra. Nie, obstawiam, że to tak jak ja tutaj wcześniej zamierzałem pójść, więc tak pójdziemy.
jesteś skrzyneczka. Ale chyba oleję już te skrzynki z tego względu, że ekwipunek mam dość dobry. A tracę też swój czas. Tak naprawdę, może nie tyle, ale nie chcę mi się tak zbierać. Tak aż całkiem namiętnie wszystko do cna. Twister. Ej, dobra, tu jest babka, to ja myślałem, że to... Zaraz przyjdę tam. I co, i ta skrzynka pewnie jest na dole, nie? Tędy nie przejdę, co? Ej, dobra, jednak przeszedłem. Myślicie, że ona będzie na dachu? Dlaczego zawsze tak jest, że ja nie... O, chyba, że tu będzie. Jak ona jest spoko... Ona jest tu na dole. Dobra, jestem idiotą. Gdzie ona jest? Tu? Serio? No, proch. No, nie jesteśmy szczęściarzami. Dobra, wchodzimy tam. Mogę tędy tak? Boczkiem, boczkiem. Aha, cutscenka jest, widzę. You Matthias? You don't look like a doctor. Matthias Alonso. These scrubs don't scream physician to you? Dalia sent me to break you off. Fantastic. One problem? If I let go of this artery, he dies. I need a trauma kit. Guards keep the supplies locked in the pharmacy in the other building. I'll go get it. Rapido, por favor. O, rapido, okej, okay. To rapido to wiem, że szybko. Patrz, jaką zrobię teraz akcję, nie? Ej, czyżby tu sobie leżała tak skrzyneczka do zabrania bez niczego? Jest tu na dole. Ja sobie pozwolę pod nią wejść. I co, jest tutaj? No jest, oczywiście, że jest. Co ciekawego dostaniemy? Karabin wyborowy. Ej, dobra, może nawet i tędy byśmy mogli tam dojść do nich, co? Myślicie o tym? A zerkniemy sobie w ten karabin? Pozwolicie mi? Aha, bo to są te gotowe już, dobra, to nie interesują mnie gotowe zestawy. Patrzcie, to było jednak dobre posunięcie. Wejdziemy prosto w paszczę lwa. Może nie lwa, Matthias mówi, że jedna sztuka jest w pobliżu szpitalu. Okej, okay, to też jest dobry cynk. Szukam pomarańczowej torby medycznej. Powiem, że Herman szybciej, bo... I ogólnie ten celownik, który sobie założyłem do łuku, to nie podoba mi się. Dobra. Look out for flames. Okej. Tam jest skrzynka, jest ich trzech. Można by było zrobić szybkie trzy strzały. Kurde, ten się schował. Nie trafiłem! Dobra, leży. Jest. Nie twierdzicie, że to też jest takie irytujące? Dobra, ma się tego aima z CS-a. Słabego, bo słabego, ale jest, okej. Okay. Ale przy okazji jeszcze skrzyneczka będzie, tylko nie proch, dajcie jakąś broń. A w dupę. Dobra, mamy torbę. Szybki luk jeszcze, czy coś tutaj jeszcze może będziemy mogli odnaleźć? Tędy nie wyjdziemy. Kurde, znowu jeszcze żołnierze tam dotarli. Czy jest szansa i w ogóle sens szukania czegokolwiek tutaj? Wątpię. Możemy sobie... O kurde, dobra, nie mogłem tam iść, lecimy. Ty, co tutaj było? Jak dostał? To się nazywa, kurde. A im. Dobra. Sępa. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Nie umieraj tam go. O cholera. Jak ja tego nie zauważyłem? Dobrze. No teraz to już zginę.
Ej, dobra, nie zginąłem. Nie wiem, jak ja tego nie zauważyłem. Kiria, where's that kid? I'm on my way. No, idę, no. Mam tylko dwie nogi, hopie. Dobra, co widzę żołnierze. Dobra, leżą. A tylko dwóch było? A złomek co? Ja nie podniosę złomka? Nie mam tu żadnego plakatu do zamalowania. Aha, i znowu tam muszę... Serio, muszę iść od tyłu znowu? Czy tędy przeskoczę? Może tędy będę dał radę wejść. Może się uda to? Tak? Co? Myślicie? Jaki macie feeling? No ja mam feeling, że udało się, dobra. Już, już, jestem, jestem. Czekaj, zobaczę, czy tutaj nie mam nic do zebrania na pewno. Gracias. I need to stabilize him, Danny. Keep the soldados off my back. Jakich soldatów? Nobody gets close. O cholera. Nadie. Nie podoba mi się ta muzyka. Tam jest jeden. Tam gościu chyba próbuje przejechać, co? Poleci. Ej, dobra, z drugiej strony tu widzę, gdzieś atakują. Matthias, are you done? I need more time. Shit, we're pushing in here. Bum bum. Clear. Ale dostał tam mocno. Wyrwał pawiana. Nie widzę następnego. Śpi. Ej, dobra, z drugiej strony widzę, znowu jest ich dość dużo. Ale tu by się przydała też taka na przykład wieżyczka. Nie wiem, czy nie będę chciał w nią zainwestować. O kurde, rzucili mi. Kurde, z drugiej strony znowu widzę. On tu wlazł już? Gdzie on jest? Tutaj? Nie, dobra, tu nikogo nie ma. Pad. Dobra. O kurde, granat. Dobra, 100%. Aha, dobra, to jest 100%, że on ma życie. Tutaj widzę, nikogo nie ma. Jednak musimy się przetarć. Nie wiem, czy lepszym rozwiązaniem. Helikopter. Dawaj mi ten helikopter. No to. O kurde, nie trafiłem helikoptera. Zajebiście. Matthias, I took care of those soldados. And I took care of... Okej, ucięło nam. Dobra, nawet fajna akcja. Dobra, gości uratowany, a tam mocno chyba strzeliło, co? Danny from Libertad. Done this before, no painkillers. Give me a hand. Danny Flo. Aha, bo on chyba przypominał imię. The rest get me. When he did Paolo's top surgery, there was no anesthetic. Black market hookup fell through. Even then, Paolo didn't blink. Shit. Welcome to Castillo's paradise. Tell those lovebirds I'll help after I scrape up some antibiotics for a friend. You will live. Thanks to you. Uratowany. Bum bum, come. Bum bum.
Bum, 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 bum. Czy jesteśmy w stanie coś tutaj odnaleźć jeszcze? Bo trzymam teraz, widzę telefon. I got Matthias out. Gracias. And Paolo will thank you when he finds out. Danny, you're one of the good ones. Plenty of good ones in Libertad, you know. I think you could fit right in. Okay, slow down, Danny. If we break more chains, show Marquesa and Castillo that they can keep us down, maybe I'll consider Libertad. Maybe. Dobra, zjechał tam na... Mission complete, moi drodzy. Wróć do obozu. No to chyba wrócimy do obozu. I tak zrobimy. Aha, dobra, jesteśmy w trakcie walki, więc nie jestem w stanie teraz się przetransportować, ale dobra, chodźmy po prostu w tą stronę. Może jak wyjdziemy poza obszar walki, to powinniśmy móc swobodnie się przenieść. Dlaczego ma wykrzyknik? Dobra, nie wiem dlaczego miał, ale już nie ma. Dobra, czy teraz w stanie będziemy się tepnąć? Okej, już jest. Kusi mnie tutaj, żeby to zrobić. Ale my się tepniemy i zobaczymy, jakie będzie kolejne zadanie i co nam jeszcze tutaj się nasunie do robienia. Dobra, proszę szczekać. Dobra, wrócimy do Talii, porozmawiamy z nią sobie. Badass. Okej, samo się włączyło, nic nie zrobiłem. Just one fucking show, Paolo. We focus on the demo. Javier's cost and a free speech can get us an American deal. Ooh, an American record deal. A grand fucking salvation. What's going on? We got a show for the first time since we ran from Esperanza, and Paolo wants to kill it. Why? Marquesa will kill us. But I painted the logo everywhere. No, I painted them and stole the fucking zebra and killed for that local priest. No bullshit. You're doing the show. What priest? One song. Then we're out. Ah, oh, mi amor, I could fuck your brains out, but we gotta get ready. Back your shit, baby! Danny, I love that you're just speaking your truth like that. What is it, bicho? We gonna need to clear Marquesa's propaganda house of soldiers if we're gonna set up our gear. And by we, I mean you. Or you with a little bit of me. Both of us. Okay, I get it. So we'll speak some truth. Czy to będzie... jak daleko to jest? Aha, to jest znowu tutaj w tym miejscu, więc wiecie co? Ja bym ogólnie... chciał uderzyć sobie na to, ale... kurczę, mówiłem, że nie będę tego robił na odcinkach, ale nie chciałbym zaczynać nowego odcinka, więc sobie zrobimy tak. Ruszymy tutaj, rozwalimy tą bazę FND I to będzie plan na teraz. Oczywiście nie mamy żadnego transportu. Jakie to jest irytujące. Ale dobra. Samochodem dotrzemy sobie tam. Aha, mam oznaczony już ten cel, więc spoko. Bierzemy furę. Bo nawet nie wiem, czy nie lepiej będzie konia. Czy nie będzie to ciutkę szybciej. Dobra, bierzemy tą zebrę. Gdzie on jest? Let's go, horse. Wsiadamy, pędzimy. Może tam coś ciekawego się dowiemy, bo może nie musi tak być, że nic się nie dowiemy. Może jakiś ciekawostek. Zatem ruszajmy. Galopem. Co, jest jeszcze coś szybszego od galopu? Jest on jakieś cwały chyba, nie? Jest jeszcze szybszy, nawet nie wiem. Czy to ważne, to nie jest gra o koniach. Dobra. Dojedźmy tam. Oczywiście jak zawsze dookoła przebiegłem, ale dobra. Kto mógł przewidzieć? 500 metrów, rozpieprzymy tą bazę. Zrobi nam się punkt kontrolny, z czego będzie nam później łatwiej ruszyć w dalszą drogę do naszego, dotrzeć do Marquesa, aby zrobić imprezę. Dosłownie jazda na całego. Jadę na skróty, tak, wale. Kurde, jakby słyszeliście taki świst? Ej, to było dziwne. Co najmniej dziwne. Dobra, 183.
Chyba to na górkę wbije. Obserwujmy. O, i znowu jest ten komputerek dziwny. O co z tym chodzi? Clara, it's my lucky day. I just found Maria's TV studio. Good. They grabbed one of our guerrillas. We think they're holding them inside. Free them. And Danny, a lot of Castillo's propaganda comes out of there. So do some damage. Got it. Thanks, Clara. Dobra, damy radę. Co to jest? Do tej pory nie wiem. Żadnej nawet informacji co do tego nie było. Jak... No dobra, to wkliknę. No i... Alright. No już teraz wszystko wyjaśnia. Ten komputer po prostu podświetlił nam urządzenia, które znajdują się tu w bazie, ale już nie podświetlił nam żołnierzy żadnych, chyba że wszystko pochowane jest. I see you, sniper. Dobra, jest sniper, okej. Okay. Tu jest jakiś jeden gagatek. Więc może warto by było zająć się tamtymi. Brzmi jak plan znowu. Spróbujemy to zrobić. Czy się uda, czy się nie uda, tego nie wiem. Got to be careful here. Kurde, chciałbym tu... Dobra. Kurde, ktoś mnie... Nie widzą mnie. Dobra, tamten mnie widział. Ale ten... Kurde, żeby się nie szczaili, bo będzie przypał. Nie... Nie ma alerta. No i zrobili alarm, no. Jak teraz to zlikwiduję? Dobra, spartoliłem to jak zawsze. Dobra, gdzieś jest alarm. Ja go już nie mogę wyłączyć, więc go zniszczmy. Dobra, tam pies ostro wjeżdża. Tararirara. Gdzie mi do psa strzelasz? Dobra, chodźmy zniszczyć co się da. Okej, tam widzę jest ktoś do uratowania, więc spoko. Ale pójdźmy może najpierw polikwidować to co się da. Dobra, to rozpieprzymy. Wow. Kurde, nie namierzyłem go, co? O kurde, ale dostał. Dobra. Dobra, zdobyliśmy jakiś klucz. Mi laśnie. Dobra, to się samo podnosi na szczęście. Dobra. GG. Przez taki hełm mocny dostał bułę, że aż się osmarał. To kurde, dostał tylko w dupsko. Jakie uniki robił ty? Tu gdzieś jakąś skrzynię widziałem przez chwilę. Dobra, możemy spokojnie uratować tą osobę.
Jak ja w ogóle tej skrzyni tutaj nie zauważyłem znowu, co? How to go. Okej, dobra, tutaj możemy sobie spokojnie wejść. Muszę się rozglądać faktycznie za... Nie no, proch tylko i wyłącznie. Nie no, chyba nie będę... A tu mogliśmy, patrzcie, wejść i zniszczyć wszystko. Ale widzicie, kto by przypuszczał. Nie no, dobra, kto by przypuszczał. Przecież wykryłem wszystko sobie tym całym wykrywaczem. Dobra, oni go tu pilnują, więc wchodzę od frontu. A tu gdzieś ta puma czy coś tam łaziła, okej. Ktoś tam płacze. Dobra, zostali porobieni jak małe dzieci, nie? Na cukierki. Ale nie jestem tak dobry w grach, żeby tak strategicznie do tego podejść. Znaczy, może jakby nie ten granat, to może i bym to załatwił. Ale nasza baza jest pod kontrolą, także to mnie niezmiernie cieszy. Jest ona teraz naszym przystankiem, więc spoko opcja. Tutaj w ogóle dziwna sprawa jest taka, że tylko w tej jednej bazie mam te misje takie. Co you? Ja nie chcę z tym człowiekiem rozmawiać. Chodzi mi mianowicie o... W tej głównej bazie, na tej ścianie, gdzie można zakupować sobie broń i tak dalej, i są te misje banditos, czy jakoś tak. Tu nigdzie tego nie widzę, żebym mógł sobie... Teraz wcześniej też puszczałem przed nagrywką, ale tym razem oczywiście nie zanudzam, bo to nic w sumie spektakularnego, jak zresztą cała moja gra i ten kanał. No taka prawda jest, no nie ma się co oszukiwać. Wiecie, mogę sobie tutaj wejść, próbować gadać, ale... Tak naprawdę bez bajery jestem większej. Ale... Nie zmienia to faktu, że i tak lubię grać. Dobra, tutaj mam jeszcze jedną opcję. Jeszcze zostało kawałek czasu, więc... Może i szłoby tam... O nie, chyba nie. I tak, i druga, kolejna sprawa. Bardzo mało miejscówek jest ogólnie z helikopterem. W sensie, z helikopterem. Że mogę sobie przywołać... helikopter, tylko wszędzie te pojazdy, bez sensu, kurde, to też mnie irytuje. Muszę się specjalnie tepować. Dobra, gdzie jest ta sklepikarka? No, tu jest. Raczej chyba u niego nawet jeszcze. Zakup. Z samego ekwipunku za bardzo mnie rzeczy nie interesują. Wiem, że to trzeba wykupić, żeby zdobyć tą misję, ale tak naprawdę ten... Myślałem trochę o tym, zwiększenie odporności na amunicję do zwalczania celów miękkich i wybuchy, ale ja nie mam kasy i jej nie chcę też wydawać, to możemy sobie ewentualnie sprzedać, a tego na razie to sobie zostawię, bo może się przydać. Dobra, gdzie jest ten nasz cel? Dobra, 250 metrów i jedyne co teraz mogę zrobić, to wziąć tą furę, rozpędzić się, wylecieć i spać na dół. Chyba, że będzie tam jakieś lądowisko i jeszcze w ramach tego odcineczka na szybciutko zrobimy sobie to. A kolejny, tak jak powiedziałem, zaczniemy sobie od imprezy, którą chcą przyszykować. Nie wiem, czy tutaj wystarczy mi tego lotu. Dawaj. Dobra, spróbujmy tam dolecieć, ewentualnie poświęcimy... Ej, dobra, mogę tu wylądować i to nawet... No, a teraz by się tak ustawić, żeby móc wylecieć w razie W, bo nie wiem, w którą stronę będziemy lecieć. A na pewno trzeba będzie dotrzeć. Dobra, tyle musi wystarczyć nam. Idziemy zobaczyć, czy ten krokodyl zginął i ja mogę sobie z Afryką podnieść pod nim rzeczy. Dobra, nie żyje, ale nic nie ma żadnej reakcji z nim. Dobra, weźmy na tą wieżę. I podnieśmy sobie jeszcze to. Dobra, żebym ja tu gdzieś nie spadł. No wiecie, to też się przyda. Moczaka labanga. Dobra, udało się zebrać. Ja muszę też dobrze zwrócić uwagę, żeby zdobyć te... Jeszcze tylko szybko wejdę w dziennik.
Gdzie to było? Aha, relikwie. Mam nadzieję, że je zbiorę i nie pominę ich. Dobra, zobaczmy co tutaj się... Dobra, nie jest daleko. O, jest to w tym miejscu, więc powinniśmy zdążyć. Mam 4 minuty, easy. Dobra, tu możemy... Ej, mam nadzieję, że miejscówki wystarczy, nie? Dobra, wiecie co? Cofnę się jeszcze. Tak, udało się. Elegancko. Dobra, dolatujemy tam. Zbieramy te zaopatrzenie. Nie ma daleko. Przyznam, że to jest bardzo dobre, to co twórcy wymyślili, że możemy mieć pojazd jeżdżący lądowy i możemy się w nim wznosić. Zajebiste, to jest mega na plus. Bardzo mnie to jara. Ej, dobra, tutaj widzę, jest lądowisko. Znaczy lądowisko, jest jakaś droga. Czy tak czy siak, jak dolecimy do tego miejsca, to nam czas przestanie płynąć, więc to jest na pewno pozytywu. O, tam widzę, jest droga. Tam sobie wylądujemy. Trochę mnie znosi. Dobra, żeby nie wydupczyć gdzieś tutaj. Dobra, dobra, gdzie jest? Ląduj, 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 Herman. Nie no, no nie powiedzcie, że to nie jest zajebiste. Oh, is this for me? Tak? Tego nikt nie pilnuje tutaj? Nie, ktoś pilnuje jednak. Gdzie już to Mierda. O, poprawka. Śpi? Śpi. Ale nawet naszemu psu nie daliśmy możliwości nam pomocy, ale to nie zmienia faktu, że mieliśmy zebrać zaopatrzenie i takowe też zbieramy właśnie w tym momencie. Dobra, dostaliśmy tutaj mocny awans. Nowa broń, sprzęt dostępny u handlarzy, zajebiście. Ja potrzebuję pieniędzy, dużo pieniędzy, dużo pieniędzy. Przechwycenie ukończone. Dobra, no i co? I na zakończenie takim właśnie oto. Zaś jakiś shit tylko dostajemy. Więc dlatego nie robię tych rzeczy też na odcinkach, bo jak widzicie, tu nie ma żadnych... Dobra, to ja tylko niechcący misklik. Nie, nie ma żadnych firing. No, będę się oczywiście nie dostaniemy. Ale już tędy, owszem. No, także wracając do tego, tak to jest bez sensu moim zdaniem, więc fabuła jest chyba najważniejsza w grze, a takie zbieractwo od czasu do czasu się zrobi, no bo seria jeszcze będzie na pewno dość trwała, no bo już jest ponad 20 odcinków za nami. A tutaj jeszcze jest, popatrzcie ile jeszcze jest do odkrycia, więc trochę na pewno jeszcze odcineczków będzie, więc nie chciałbym wszystkiego robić, bo to będzie bez sensu. Także dajcie znaka w komentarzu właśnie, czy dobrze postępuję w ten sposób, nie klepiąc wszystkiego dookoła, oczywiście wiadomo, takich skrzynek czy coś tego typu, jak te skrzynie i tak dalej, no to jest bez sensu. Ale na przykład, czy... No to też jest bez sensu robić. Nie, dobra, nie. Nieważne. Ja was żegnam, dziękuję, że jesteście. Ilu was nie będzie, i tak będę szczęśliwy, że ktoś tam te lajki i komentarze daje. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam i widzimy się codziennie o godzinie 14. Pamiętajcie, 5 premiera Call of Duty będzie na kanale. Pozdrawiam, cześć.